Cześć. O miłości to jeszcze u mnie na kanale nie było, no chyba, że weźmiemy pod uwagę tę dotyczącą dinozaurów. Jednak wpadła mi w ręce taka książka Mózg chce więcej, dopamina, naturalny dopalacz i stwierdziłem, że warto byłoby poświęcić materiał temu neuroprzekaźnikowi, który tak bardzo wpływa na nasze życie. Odpowiedzmy sobie na pytania, dlaczego miłość z czasem słabnie? Dlaczego tak bardzo pragniemy zjeść pączka, kiedy przechodzimy obok cukierni? I czy nasza cywilizacja byłaby teraz w tym samym miejscu, gdyby nie wyewoluowały obwody dopaminowe? Zaczynajmy. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem wytwarzanym i uwalnianym przez komórki nerwowe w mózgu oraz rdzeniu kręgowym. Wytwarza ją zaledwie 0,5% komórek, czyli 1 na 2 miliony. Została odkryta w 1957 roku i okrzyknięto ją cząsteczką przyjemności. W tym momencie wiemy, że to określenie nie jest do końca precyzyjne. Owszem, dopamina odpowiada za energię, samopoczucie czy motywację do działania, jednak powinno się ją nazywać cząsteczką antycypacji, ewentualnie niespodzianki. Nasze głębsze rozważania może zacznijmy od pytania z tytułu filmu. Dlaczego miłość słabnie? Dlaczego namiętny romans nie może trwać wiecznie? Wszystkiemu winna jest właśnie dopamina. Jest to substancja chemiczna koncentrująca się na przyszłości, a nie na teraźniejszości. Skupia się na naszych pragnieniach i na tajemnicy, którą może przynieść przyszłość. Stan zauroczenia drugą osobą wiąże się z nowością, zaskoczeniem, odkrywaniem tej osoby. Uaktywniona wtedy dopamina sprawia, że czujemy się błogo, jednak stan ten nie może trwać wiecznie. Szacuje się, że zauroczenie, miłość dopaminowa trwa maksymalnie 1,5 roku. Ta wczesna faza dodaje skrzydeł, idealizuje, zaciekawia, spogląda w przyszłość. Potem odkrywanie przechodzi w rutynę, traci urok nowości. Dopaminowy impet wygasa. Z punktu widzenia dopaminy posiadanie nie jest interesujące. Liczy się tylko zdobywanie. Dlatego tak wiele związków kończy się tak szybko, ponieważ ludzie łakną uderzenia dopaminy, a ta nie zna miary dobrego. Jest ona jednym z zapalników miłości, taką iskrą, od której wszystko się zaczyna. Jednak sama iskra nie wystarczy, żeby płonął ogień. Potrzebne jest jakieś paliwo. A tym paliwem są inne substancje chemiczne wytwarzane przez nasz mózg. Takie, które koncentrują się na teraźniejszości, a nie na przyszłości. Należą do nich serotonina, oksytocyna czy endorfiny. Trwała miłość przenosi nacisk z oczekiwań na doświadczanie. Z fantazji o niesamowitym związku na zanurzenie się w rzeczywistość ze wszystkimi jej niedoskonałościami. Miłość późniejsza, nazywana partnerską, daje poczucie spełnienia, bezpieczeństwa, spokoju. Na koniec tego wątku pozwólcie, że zacytuję Wam fragment książki. Dopamina, neuroprzekaźnik, którego zadaniem jest maksymalizacja przyszłych nagród, kieruje nas na drogę ku miłości. Podsyca nasze pragnienia, rozpala wyobraźnię i wciąga nas w relację z kimś płomienną obietnicą. Ale jeśli chodzi o miłość, dobrze jest od dopaminy zaczynać, a nie na niej kończyć. Nie da się jej zaspokoić. Dopamina umie się tylko dopominać o więcej. Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że przechodząc obok cukierni, mimo że nie mieliście ochoty, to weszliście i kupiliście pączka czy inne ciastko? Tego typu zdarzenia zdarzają się każdemu, choć nie zawsze dotyczą słodyczy. Często później, kiedy jemy tego upragnionego pączka, okazuje się, że wcale nie mamy na niego ochoty lub nawet pojawiają się wyrzuty sumienia, że na przykład złamaliśmy dietę. Z czego to wynika? Znów palce w tym macza dopamina. Przechodząc obok cukierni, obwody dopaminowe zostają pobudzone i pojawia się myśl, by kupić pączka. Jednak kiedy już go kupimy, często stwierdzamy, że nie powinniśmy tego robić. Owszem, pączek może sprawić, że pojawią się inne hormony szczęścia, jednak w momencie zakupu dopamina przestaje działać. Mija ekscytacja czy entuzjazm, który pojawił się kilka chwil wcześniej, gdy naszym oczom ukazała się cukiernia. Dlatego często trzymając pączka w ręce czujemy, że wcale nie powinniśmy go kupować.
Taki dopaminowy szlak wyewoluował tysiące lat temu, by wspierać zachowania służące przetrwaniu. Pierwotny człowiek, nawet jeśli był najedzony i spotykał zająca, chciał go upolować. Dopamina mówiła mu: chcę tego zająca. Nie wiadomo, czy później, kiedy człowiek ten byłby głodny, również znalazłby coś do jedzenia. Takie zachowanie służyło przetrwaniu. W dzisiejszych czasach realia się zmieniły, jednak dopamina nadal działa w ten sam sposób. Kiedy na stół wjeżdża tort, uaktywnia się obwód pragnienia. Nie potrzebujesz tego, jednak pragniesz. Zawsze tak jest, kiedy zobaczymy lub poczujemy coś atrakcyjnego z punktu widzenia ewolucji i podtrzymania życia. Tort w pewnym sensie czymś takim jest. Jednak dopamina ma jeszcze jedną ważną funkcję. Tak jak wspomnieliśmy na początku, pozwala ona patrzeć w przyszłość. No właśnie, dzięki temu wyewoluowaliśmy do istot, jakimi jesteśmy. Dzięki niej wykształciliśmy inteligencję. Dopamina umożliwia wejrzenie w przyszłość i zobaczenie skutków decyzji, które możemy podjąć. Dzięki niej możemy planować, odkrywać, dokonywać wyborów, wyobrażać sobie nierzeczywiste. Łączyć ze sobą rzeczy pozornie nie do pogodzenia. Każe nam ona także szukać czegoś więcej. Sprawia, że ktoś w ogóle zabiera się do pracy. Bez niej nikt nie chciałby się męczyć, by coś osiągnąć. Jest takim motorem napędowym odkrywania świata. Dlatego możemy nazwać ją cząsteczką chemiczną, która wyniosła nas na wyższy poziom i pozwoliła zbudować cywilizację. Bardzo ciekawym przykładem dotyczącym planowania, poznawania nieznanego, abstrakcyjnego myślenia jest odkrycie kształtu cząsteczki benzenu. Chemicy ustalili, że cząsteczka składa się z 6 atomów węgla i wodoru, jednak aż do 1865 roku nie wiadomo było, jak te atomy się układały. Friedrich August Kekulé, który szukał rozwiązania problemu, wspominał, jak wpadł na ten pomysł. Pomógł mu sen. Przyśniły mu się węże, a jeden z nich zjadał własny ogon. Po przebudzeniu chemik stwierdził, że benzen musi mieć kształt pierścienia. Wynika z tego, że obwody dopaminowe uaktywnione podczas snu wskazały mu nową perspektywę. Tak właśnie dopamina pozwala rozwijać naszą wiedzę na temat świata. Oczywiście w książce Mózg chce więcej znajdziecie szerszy opis tej historii, a także rozdziały poświęcone wpływowi dopaminy na politykę, uzależnienie od narkotyków czy migrację ludzi pierwotnych. Książkę tę czyta się jak dobrą powieść, dlatego serdecznie polecam. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat dopaminy i jakie podobne tematy mógłbym w przyszłości poruszyć. Pozdrawiam, cześć!